Nagrywa? Nagrywa tu? Tak? Tak? Świeci? Witamy was w kolejnym odcinku. Mama jest w szpitalu, a my będziemy siać razem nawóz, żeby urosło nam ładne zboże, nie? Tata tam jest? No, kawę robię szybką. I z Marcelinką jedziemy siać nawozy w tych najmokrzejszych, na najmokrzejszych działkach. Tutaj ja nie ma. Jest! Jesteś! Tata. No, tu tata i tu tata, nie? Taka szyba. Szyba pękła, tak? Tak, szyba. Ojej, a kto to zrobił? Kto zepsuł szybę? Tata. Tak? A kto naprawił? Tata! No, jest naprawiona już? Już. Co to jest? Nożyczki. To na małych dzieci nie są. Musisz odłożyć. Dobra, schować przed tobą? Tak? Przejmiesz po tacie kanał? Jak tata już będzie stary? Będziesz nagrywała? Tak. Dobra. Trzymam kciuki. Tak? Pokaż, jak trzymasz kciuki. A okejki robisz? Jak? Tak. No i fajnie, nalepiona. A! Ale masz siłę. Dobra. Widzimy się później na polu. Pa, pa, Buziu. Pa, pa. Buziaczki! I co, jedzie z tatą? Ściągnąć ci czapeczkę? Dobra. I kurteczkę też ściągnę, co? Tak, o. Ale ruszyło zboże, co? Rośnie ładnie, zielone, nie? No, Przemek jedzie. Będzie nagrywał dronem. Chyba się już nie utopimy tutaj, co? Czy się utopimy? Nie. Nie, damy radę przejechać? Kolejne są pozagarniane. Tak jak mówiłem, szpadelkiem zagarniamy, jak się trochę obsuszy i praktycznie tych kolei nie widać. Tutaj tak naryłem i tych kolei widzicie, mało co teraz widać. A tak zostałem zlinczowany. Jakby to kogoś pole było. A nie. O, widać dokąd nawóz dany. Ja pierdykam, tutaj nawóz dany, a tutaj jest żółte. No. Już zboże będzie gorsze. Dopiero teraz damy. Musimy skalibrować. Wszystko mamy. Napędy włączone. I ruszamy. I co? Myślisz, że mokro będzie? Patrz, jeszcze mokro. Jeszcze mokro. I to mokro jest tutaj. Ale to damy radę, co? Jak my mamy nie dać radę, co? Musimy, nie? No. Ale rzepak pięknie zielony. Zobacz, jak wymokło nam. Nie ma zboża, no. Głośno mów. Zboża, powiedz zboża. Zboża. Pięknie. Nie ma, widzisz? No, nie zawsze tu było zboża, a teraz nie ma. Woda. Woda zabrała. Zebrała żniwo. Później susza zbierze. Trochę za późno jest na granule, bo teraz nie ma deszczu. Prognozują bez deszczu. I wiecie, to tak kurde, ta granula gruba. To będzie zawsze cały czas. To będzie cały czas. Jak wam to powiedzieć? No nie ma warunków odpowiednich, żeby ona się rozpuściła, o. Będzie długo po prostu leżała na polu. No to siarcia na mono rozsiewamy, bo tu nie było dawane w ogóle. Po 120 kg, bo kurde braknie nam. Tak wyszło jakoś. Pasy? Też mam pasy zapiąć? No dobra, zapnę.
Ja nie mogę, widzisz? Też zapnę. O, mam zapięte. Musimy ładnie mieć zapięte, żeby nie wypaść, nie? I co? Tutaj będziemy wjeżdżać w mokre teraz. Busu! Bus, no! No i co? Przejedziemy? Mokro tu było, bardzo mokro. Jak ja tu jechałem. Dalej jest mokro. Przemek zabije, bo tutaj akurat mu on tutaj łatał szpadelkiem. I znowu kurde, jest dalej mokro. To jest ciężarówka. Czekaj, bo ja tu muszę się skupić, bo tu jest mokro. O! Trochę ściąga, ale damy radę, nie? Pomaga mi Marcelinka, kierownicę trzyma. No. Dron! Przemek lata. Pomachasz mu? Tu jest, tu. Patrz, tam, widzisz? Okejkę pokaż. Pięknie. Zobacz, jaki duży ma skręt słaby. Nie mieścimy się. O, musimy tak, aż utopimy się tutaj, bo tu woda najdłużej stała. Ale gdzie woda stoi, to niby twardo. Co? I ostatnia ścieżka została i wyjeżdżamy na następne pole. Fajnie się je, nie? Nawet nie widać. Akurat ten wymok omijamy. Właśnie informację dostałem, że Milena jedzie na cesarkę. Zobaczymy, aby wszystko się dobrze rozwiązało. Dobra. Siejemy. Ładny? Musi być ładny. Muszą być dobre pieniążki, to będziemy wreszcie normalnie zarabiać. No. A nasi politycy i Unia Europejska nie chce, żebyśmy dobrze zarabiali. Rozumiesz? Nie chcą. Nie chcą. Oni wolą sprowadzić. A nam ograniczenia zrobić. Ty to wszystko rozumiesz? No i ty masz 3 lata i rozumiesz, a oni tego nie rozumią? Jak to jest? Ty masz 3 lata i rozumiesz, że trzeba produkować, żeby mieć am-am? No. No tak, i miękki brzuszek masz, tak? A nie chcesz jeść tego ukraińskiego zboża? No, tylko nasze, nie? Tak jest.
Pić? Proszę, pijcie. No, dobre picie? Fuj! No tata nie miał innego. Bo nie wiem, taką miał taką orężatkę taką i ci zrobił. No, mam. Dziękuję. Co, mokro tu będzie? Mokro chyba, co? Aż żółty jęczmień. Cicho, cicho, cicho. No i wyryliśmy. Trzeba by je zagarnąć, widzisz? I to jest ino mokro tutaj jak diabeł. Nie mogę wjechać na ścieżkę. Nie wjadę. Widzisz jak bokiem idę? Chyba ten tył już jest. Kurwa. Kiedy to siać? Już 2 tygodnie czekaliśmy. No dobrze. To jest dron. To jest dron. Marek mówi, jedźsiej, to jego wina, kolejny na polu, to jego wina, mówi, jedźsiej, kiedy ten nawóz tam posiejesz? 2 tygodnie już odczekane i dalej mokro, widzicie? Nie ma różnicy, czy teraz, czy później, tak samo kolejny po jaja. Mi się wydaje, że już tutaj tył w ciągniku jest do wymiany, te opony. Niedługo może będziemy wymieniać, z firmą DIT opony już gadałem, jakieś tam szykujemy oponki. I zobaczymy, ofertę mi złożą, zobaczymy co wybierzemy. Ups.
tu jest mokra ścieżka i nakryte będzie pewnie. Tu mokro? No wiem, tata już wie, już jedzie. Ale dziury, co? Musimy szybko jechać, to przejedziemy, co? Tak. Szybko jadę, jadę bardzo szybko. Dobra, tędy pojedziemy, żeby wysypać wszystko. Idealnie wyszło, tak jak powinno. Niech wywali wszystko, nie? Niech czysto będzie. A zostało gdzieś 20 kilo. Czyli idealnie tata wyliczył. O, już się zasuwa jedna otworzyła na maksa. Do domku? Po takiej pracy będziemy się herbatkę wypić, co? Marcelinka pomogła mi, tak? To bym nie dał rady. Przemkowi macha. I co, teraz herbatkę trzeba wypić, siusiu zrobić, nie? Ja, siusiu. Siusiu? Ja, otwierać? To idziemy, dobra, ubiorę cię, tak? Tu, twoje siedzenie to jest? Tak? I co, kierownicę dać? Ciągnij kierownicę do siebie, ciągnij. Marcelina mi cały dzień pomagałaś, tak? Pomagałaś tacie? Nie, bo wyrwiesz. Pęknie.